Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 3. No i co, lecimy eksplorować Lochę i Rytylu. Znaleźliśmy to miejsce pod koniec. Jezu! Jak się zesrałem! Ty... Ja pierdolę, kto wpadł na to, żeby takiego typa tu umieścić? Dobra, co chciałem powiedzieć? Znaleźliśmy tę miejscówkę pod koniec ostatniego materiału. Zwalczyliśmy się jeszcze z Mrocznym Duchem wcześniej. Zielony tytanik tu, okej. Ja pierdolę, jak się wystraszyłem normalnie! Jest zamknięte. Okej, czyli potrzebuję pewnie klucza, żeby to otworzyć. Jezus! Ej, co jest?! Czemu mi tak krzycze spadło?! Ej no! What the fuck?! To już wraca do normalności, dobra. Ej, co to miało być? Ej, on mi tak życie obniżył, czy co? Do Bazyliona jeszcze widziałem mgiełkę od niego. Dobra, to było co najmniej dziwne. Dobra, jedną flachę sobie łyknę, tak na wszelki. Mignąca dusza. Super, dzięki, kurna. Potrzebowałem tego. What? No dobra. No. Weź. No czy ja mogę wykastować to zaklęcie w końcu? Wow, wykastowałem nikogo nie wie. No was chyba suty targają do ciężkich cholery. Super, jeszcze krwotok myślałem, bo mnie zżerają te durne owady. Czy tam rowale. Boże, jak ja nienawidzę tych przeciwników za to, nie? Najprostszy frajer w grze, którego zabijam na dwa ciosy, a potrafi mnie rozwalić tylko przez to, że... jego prawy cios tego brzucha, czy chuchy, co to jest, może przerwać mi wszystko. Mam ten cud chyba, nie? Mam. Proszę mnie bardzo ładnie oczyścić z tego... tych durnych robali. Okej, czy mogę to dupnąć przez tą ściankę? Mogę! Jak miło! I o dziwo on mnie też, bo więcej nałożyło te robale. Działa, też zadziała nawet skutecznie. Więc... jedziesz! O, jeszcze wielka magiczna tarcza z niego wypadła. Super. Dobra, piszczące łzy. Żeby nie marnować estusów, to wykorzystam Divina. Oczywiście mógłbym tego nie robić, no bo mam pierścień, który mnie leczy, ale nie mam pojęcia, jak są tutaj przeróżni przeciwnicy. Ostatnie, co bym chciał zobaczyć, to nagle spadający bezolowy pasek do zera.
Przecież w sumie wtedy życie by mi się odnowiało samoistnie, tak dalej, tak dalej. Dobra, ważne. Tutaj. Zamknięte, obviously. Jest przejście, o, znowu ten. Przestań unik gro. No i ten nie nakłada mi tego durnego krwawienia. Zanim pójdziemy dalej, zobaczmy ten set. Set starego czarodzieja. Tradycyjna szata czarodziejów szkoły smoka w Winheim. Plotka głosi, że dawno temu czarodzieje, nawet w długich podróżach, dbali o idealny stan swych strojów. Jeszcze nawet zanim te wyprawy stały się dla nich tradycją. Okej, tutaj wszystko jest to samo, widzę. Okej. Tu, rękawice płomiennej wiedźmy. To w poprzednim odcinku zgarnąłem, a nie przeczytałem. Rękawice wiedźm, które niosły zbezczeszczony płomień, dziś udręczonych duchów i rytylu. Wiedźmy, które przewodziły rycerzom pontyfika, same niegdyś nosiły tytuły świętych rycerzy. Wkrótce jednak serca ich pochłonął zbezczeszczony płomień. Okej. Jako, że jest tam bardzo ładnie oddalony, zobaczmy, jak sobie poradzi. Okej, widzę ładnie, dobra, to coś rozpyla jakąś mgiełkę, która mi obniża zdrowie, no to jest jakiś żart! Ja mogę też nie popisałem, mogę kurde użyć zasiewu po chaosie i pewnie bym ją złonshotował. Tu, też zamknięte. Czy gdzie ja spadłem w ogóle, to jest pytanie. Na mapce muszę zobaczyć. Okay, byłem tutaj. Okej, okay, stąd mnie zepchnął tutaj. Okej, okay, to powinny być schody, kurde, do wyjścia, jak tak patrzę. O, tu kurde jakieś krzesełko, pewnie ktoś sobie siada jak kreszyk, takie. Ja padł ciężki, cholery! No, dobrze sądziłem, aż tu je. Aha, no, nie użyję, bo nie mam tego. Nie mam skupienia. Gleba! Jesus fucking Christ. Jeszcze ta broń mi wydropiła. Super. Jeszcze się lutownica nazywa. No jakby nie szło normalnie o bardziej spieprzoną nazwę dla broni. Dobra, nie żyją. Jeszcze jest jeden. A dobra, to daj mi w sumie tego. Żyćka. Potrzebuję. W ogóle patrzcie, to nazywa się życie w deprywacji. Nie deprawacji, tylko deprywacji. To jest też dość zabawne. Tu jest kolejny, to od niego też sobie ukradnę do pozdrowia. Dobra, łyknę kolejną flaszkę popielną. Okej, okay, tu jest pusto. A się cofnąłem chyba teraz. Tak mi się wydaje, tu jest teraz ognisko, nie? Tak jest, okej. Okay. Dobra, gdzie szedłem? Tędy? Nie, czyli tam wcześniej mnie zepchnął. Jeden z tych. Dobra. No, mam cztery leczące flaszki, żadnej flaszki, która mi przywróci skupienie, więc będę musiał uważać z tymi czarami. I to bardzo. A właśnie, zobaczmy tę broń w sumie. Morda w kubeł! Lutownica. Piętno, którym naznaczają więźniów strażnicy loków i rytylu. Przyciskaj rozżarzony koniec do ciał wrogów, by zadawać obrażenia od ognia i blokować na jakiś czas leczenie poprzez Estusa! No nie gadaj, serio? Oni jeszcze mogą mi wyłączyć leczenie Estusem? Fucking awesome! Ej, to jest lokacja, w której wolałbym chyba mieć leczenie teraz na cudach niż te błyskawice. Dobra, zobaczmy, jak sobie łuk z nią poradzi. Rozumiem, ona musi mnie widzieć jeszcze najpierw, zanim ten. Zanim coś będzie mi robiła. Bo mam też te strzały miejscami. Dobra, i strzał prosto w łeb. No bez jaj.
strzał prosto w łeb. O kurwa, ale to było zajebiste. Jezu, było... Strzel mi w baniu, wyjebałem poza teksturę. Jakie to było epickie, żywica bladej sosny, okej? Okay, kolejny przemiot. Ty czym jesteś? Wrażenie, że niczym przyjaznym, więc bądź tak miły i zgiń. Jezu, ale to było cudowne. Okej, okay, to jest tu, czyli blokowałem skrót, powiedzmy. Jezu, to było epickie. Wizja? Nie, ale aż się prosiło. Chyba co tutaj tak skrzyczy, kurde? Tutaj jakiś ty? O, okej, okay. Baksta przypadkowy. Ej, ty właśnie, nie przypadkowy, dawaj, przecież ja mam ten szafir na sobie, który mi na krytyki odzyskuje skupienie. Ja wręcz powinienem dążyć do takich krytyków. I to nieważne, czy backstabów, czy tych. O, jeszcze jest tysiąc odzyskany. Okej, tutaj. Tutaj pusto. Okej, czyli przez most muszę teraz przejść. O, chyba, że mogę to otworzyć. No niestety nie z tej strony. A, ej, wait a minute, czekaj. Czy to nie jest po tej samej stronie? Co było, co tutaj? Chyba tak. To jest to chyba, nie? Garym! Dobra, to mamy skrót. Blokowany. Okej. Okay. W sumie nie bardzo wiem, z której części lochu ja teraz wyszedłem. Dobra, to na dole na pewno tam tak nie skrzeczy. No ale widzę, jest ich tam kilku. O, tutaj ktoś walczy. I chyba też z jednym z tych strażników, tak mi się wydaje. A, tu jestem od ogniska, okej, okay, dobra. Okej, okay, moment. Muszę sobie zerknąć na mapkę. Okej. Okay. Dobra. To idziemy dalej w takim razie. Ale podoba, wiecie co? Wymienię sobie Nodachi na przykład na ten wielki miecz błyskawic z Lotrik, bo jestem ciekaw, jak on się będzie spisywał. Dobra, on ma co na specjalu, muszę sobie przypomnieć. Kurde. Tupnięcie. No niestety, ma tupnięcie właśnie, a nie... To, co by mnie interesowało. O, okej. Okay. Mamy przedmiot i mogę tu jeszcze otworzyć. Klucz uciekiniera. Nice. Dobra, zobaczmy ten klucz. A, jeszcze te żywice. To jest ta tutaj. Żywica bladej sosny zaklina broń w prawej ręce. Blada sosnowa żywica, emitująca delikatne światło, chlewo umagicznia trzymaną w prawej ręce broń. Krwawo-czerwona substancja znajdowana czasem w żywicy wskazuje, że kryje ona w sobie niejedną tajemnicę. Spoko. Ale mam już chyba każdy rodzaj żywicy, tak mi się wydaje, no, na ten... na podorędziu. Chociaż czekaj... Krwotok, trutka, mrok, zaklęcie, błyskawice i podpalenie. O, no z takich ważniejszych efektów statusowych to jest chyba wszystko, ale jeszcze muszę zerknąć na szybko do klejnotów. Zobaczmy, klejnoty statusowe, to mamy co? Trutka, krew, mrok, głębin, no głębin mroku to jest prawie to samo. Poświęcona, poświęconego nie mam. Błyskawica mam, chaosu nie mam, no ale to chyba raczej, to jest chyba to samo co ogień, tylko chaos dodatkowo jeszcze się z chyba szczęściem i wiarą skaluje. Albo z wiarą i inteligencją, nie pamiętam. Chociaż chyba jest napisane. Tak, zależy od inteligencji i wiary. Czyli to jest to samo co ogień, tylko jeszcze może ma dodatkowy buff. Prosty klejnot. Kurde, to by się mogło przydać, żeby nosić, właśnie jak mi się skończą flaszki popielne, to żeby nosić po prostu, jak nie walczę, to mieć jakąś broń wyposażoną, która po prostu będzie mi odnawiać punkty skupienia. Nawet chyba sobie jedną zakląłem w taki sposób, tak mi się wydaje, więc to musiałbym teraz
sobie wyciągnąć ją tylko z tego. Tylko bym sobie musiał wyciągnąć. Bora, gdzie idę? To już nic mnie nie czeka. Ale mamy jedno do odblokowania z tej strony. Zaraz koło ogniska i może mamy do odblokowania, więc z chęcią ją zobaczę, co tam się kryje. No i czy ten klucz w sumie ją otworzy? I też, na wypadek gdyby miał zniknąć, chociaż nie powinien, ale zobaczmy. Klucz uciekiniera. Klucz do zabitego okna w lochach Irytylu. Okej. Okay. Wiedzie ono jednak tylko do bezdennej jamy, nad którą rozciąga się paskudny widok zrujnowanej, zbezczeszczonej stolicy. Sama architektura zdaje się to być okrutnym żartem. Jaki strażnicy więzienni płatają uciekinierom? No co ty nie powiesz? No nie, niestety ten klucz tego nie otworzy, czyli to... Dobra. Na szczęście typy się nie zrespiły, więc mogę po prostu tutaj przejść. To... Okej, okay. I ten jeden, którego nie zabiłem jeszcze, nie? Dobra, weźmy w dwie ręce ten miecz. Żałuję, kurde, że nie mogę mieć miecza, który... Myślę, że to jest drabina, nie? Ale tylko mi się przewidziało. Że nie mogę miecza... Bo na przykład w Elden Ringu wiem, że jest coś takiego, że mogę mieć miecz, na przykład taki dwuręczny i mogę jego bazowy specjal, czyli jak tutaj mamy to tupnięcie właśnie, to mógłbym to wymienić na przykład paradę. Nie wiem, jakby to działało, ale gdybym mógł teraz to zrobić, to z wielką chęcią bym to zrobił. Dobra. Teraz w sumie gdzie muszę iść? To jest pytanie. Bo co, blokowałem przejście, tutaj powrót. De facto, jak mam stąd wyjść, co nie? To jest też pytanie. Tutaj. I. Tutaj na sam koniec. Powinno być tutaj coś. A, to jest to okno! Dobra. Okej. Okay. To zobaczmy, co się tu kryje. Oho, czyżby to była ta cała zbezczeszczona stolica? Chyba tak. W sumie to by sugerował opis klucza, nie? Okej, okay, jakieś nowe typiarze. No, ja teraz dostałem w tym dobrze. Okej, okay, ładnie, miecz sobie z nimi radzi. No, na szczęście oni nie ten... Oni chyba nie zmniejszają mi zdrowia. To może robić chyba tylko ta typiara albo typiarz z latarnią. To jest taki drobny plus. No ale zobaczmy, co się kryje tutaj. Okej, okay, na start. No, to żeby tylko nie spaść. Na start jest kość wiodąca do domu. Tu. No, tu jak spadnę, no to chyba zginę. Niezależnie od tego, ile mam zdrowia. Bo to jest dla... No, nawet bym nie spadł tam, gdzie bym chciał. Nie, tutaj zginę. Czyli muszę iść tędy. O, super, to jeszcze coś było. Muszę iść tędy i jakoś tam dostać się w to miejsce. Dobra, zobaczmy tu. Jest jaszczurka. Noż ty, gnoju! Dobra, już za chwilę wrócę. Najpierw jaszczurka. Kuska stopędu. Co to jest za stwór w ogóle, to jest moje pytanie. Dobra, mieć sobie fajnie z nim radzi, na szczęście. Tutaj. No niestety nie do zniszczenia. Ale może. Tak, jest do otwarcia. Ten tak się wydziera! Czy tam skrzeczy jeden kij. Dobra, ale tyle dobrego. Przynajmniej wiem, co mam likwidować, żeby te hałasy ustały. Uważaj na lewo. Że na dzban, czy że... Że jak tu... A, że na tego, tak? O kurde! Tu jakiś na mimikrze był! Albo na tym. Był po prostu niewidzialny. No zły. Dobra, cicho tam. Tu... Nie, tu mnie nie było. Tu mamy kolejnego takiego. Dobra. Tak, najpierw ty. Ten niestety nie wypadnie za teksturę, szkoda. Nie go zabijemy w taki sposób. Okej, okay, ten jak ma niebieskie? Czy... Nie, dobra, wszyscy mają niebieskie. Okej,
No bo cię zaraz... Gij! To ciężkie cholery. Dobra, mam ten czar szpieg jeszcze? Mam. Dobra, zamiast piro... Chociaż nie. Dobra, zamiast tego wezmę sobie kostur. Zrobię się teraz broń, która może czary po prostu wykorzystywać, tak sama z siebie. Dobra, dwie ręce. I backstab? Nice! No i co, dziękuję, odzyskane trochę skupienia. Jeden estusik. Też świetnie. Okay, uważaj na potwór. A gdzie? Prosty klejnot tutaj, dobra. No dobrze. No chyba, że potworem nazywał tych strażników, co w sumie nawet nie mija się z prawdą. Spróbuj nęcenie. Wait, a... Co? Nie gadaj, serio, mam tak blisko wyjścia stąd? No kongrac ja, naprawdę. Dobra, to co jest tutaj? Z całą tą... Ja nie wiem, że nacją tego ze wszystkimi strażnikami, kurde. Ale jedno o nich jest pewne. Threshowi to by się takie więzienie na pewno podobało. No tylko umówmy się, on w swojej latarni to ma... O, wiele lepsze jazdy. I raczej nikt nie zaprzeczy w... Może nie w istnienie, ale nikt nie zaprzeczy, że tak nie jest. Wróć, nikt nie powie, że tak nie jest. Tutaj kolejny mimik. To... Pyk. Co masz w sobie? Fragment Estusa! Nice! No, też sobie zdechnij z łaski swojej. Okej, okay. Uważaj na skarb. No, skarb jest, ale jednocześnie jest też potworek. Dobra, tutaj przejście. Tutaj spadnę. Ukoi was płomień chaosu. Na tyle mogę wam pozwolić. Ale na nic więcej. Nie ten. To zabić. Okej, dwa przejścia. Serio ciasto z łajna? Po co ci... No, dobra, może nawet nie. Nawet nie. Nawet nie zadam tych pytań, bo nawet nie chcę dać odpowiedzi. Przejdę. Tu jest drabina. Minimalnie. Jak to trafić? Może kiedy znajdę lepszą wersję tej włóczni? To mnie ciekawi. W jedynce najlepszą wersją była słoneczna włócznia. Tutaj będzie co? Tylko ta większa? Znaczy w sumie jeśli będzie, to liczę na jakieś pokaźne obrażenia. Jak na razie to niestety ciężko cokolwiek się wypowiadać w tej kwestii. Bo nie powiem, nie są złe te obrażenia, ale to głównie dlatego, jak wysoko mam wiarę. Bo tak normalnie to pewnie nie biłoby to za dużo. O, super! Kolejny gigant, tego mi brakowało. Jakaś kolejna iluzja może? Nie? Jest to drabina? Ej, gdzie jest Dobra, Jezu, tu się tak schowała. Tu? Tu? Nie. Dobra, wait a bloody minute. Czekaj.
Dobra, bo wedle mapki to jestem gdzie? Tutaj. A okej, to poszedłem tędy, tu i jestem tutaj. Dobra. Dobra, nie mam na tyle skupienia, więc łyknę sobie tą flachę. Dobra, zobaczmy. Najpierw młot Boga Gromu. Coś tam dostałem niestety. Okej, no błyskawica się trochę nie sprawdza. A to? Jakby trafiło jeszcze, nie? O, to jest zajebiste. O, ale trafnie. No. Jeszcze raz? Nie wiem, czy mnie, nie wiem, czy mnie wyczuł. Nie miałem skupienia. Kurde. Wow. A, bo mi się ta stamina skończyła. Padł. No oczywiście, że coś po sobie zostawił, tylko tam na dole dopiero. Jezu. Nie chcę wiedzieć, co mi tu, co się z tymi ludźmi stało, nie? To jest chyba jedna z tych informacji, których lepiej nie mieć w posiadaniu. Duszę przygnębionego rycerza. Kolejna drabinka. Okej, to jest, rozumiem... To jest chyba ta drabinka. Ja się teraz nie mylę. A nie, to jest ta drabinka. Okej. Dobra, czyli tutaj mamy szczury. Mamy też kilof. Ładnie. Okej, i wedle mapki tutaj powinien być jeszcze... Jeszcze jedna drabina. Czy... Nie, tu jeszcze bazyliony powinny być dalej. Kurde, szkoda, że... Niestety, ale te nie mają takiego... Że nie mam... Właśnie teraz akurat miecza kata, bo by mi się przydał, a ja go akurat schowałem do... tego... do skrzyni. O, już słyszałem bazyliony, już słyszałem bazyliony. Okej. Okay. Przed tobą klucz, ale uwaga na wrogi stwór. No to jest skrzynia, a tu jest mimik. To już widać. Dobra. Kurde, muszę sobie pomnożyć te tajemnice łowców nieumarłych. No jeszcze ewentualnie jakieś mimiki. Albo po prostu je kupić ich więcej, tylko sobie nie wiem od kogo je kupić. O, ładnie! Symbol chciwości, czyli to tak bardzo chciałem wydropić z tych mimików. Tylko myślałem, że to będzie jakby za zabicie go, a nie, że on to będzie miał w sobie. O, a nie! On miał w sobie pierścień! Dobra, czyli ten symbol to mi tak po prostu wpadł. Okej. Okay. I stary klucz do celi. Zobaczmy. Najpierw pierścienie. Szpaniasty pierścień mroku. Pierścień ześciskający fioletowy kamień dłonią. Bazyliony, bazyliony, bazyliony! Zaraz przyznamy, ale najpierw spierdalamy. Ci. O, brawo jak, kurde. Tak, jeszcze w tym stój jak skończony idiota. Dobra, wyratowałem się. Wracając do pierścienia. Pierścień ze ściskającą fioletowy kamień dłonią wzmacnia takim rokiem, lecz redukuje... zmniejsza redukcję obrażeń. Stare leonorskie podanie mówi, że ze wspomniającym pierścieniem... Okej, to jest chyba ten sam opis, co w przypadku tego drugiego szponiastego pierścienia, tylko właśnie wzmacnia takim rokiem, a tam chyba był, że magią. Tutaj nowego coś wpadło, jak tak patrzę, to chyba nie. Set, to set, ten symbol chciwości. Ej, to serio to ma lepszą absorpcję fizyczną? Jakim cudem?
Głowa podstępnego stwora podszywającego się pod skrzynię ze skarbami. Jeśli ktoś się uprze, może służyć za część stroju. Zwiększa ilości pozyskiwanych po pokonaniu wrogów dusz i odkrywanych przedmiotów, lecz piętno klątwy pozbawia też użytkownika zdrowia. Sama postać tej kreatury stanowi zapewne rodzaj piętna kary za dawne grzechy. No właśnie, to tak wydropiłem po prostu, żeby mieć do kolekcji, bo to jest dość rzadka rzecz. I tylko po to chciałem to wydropić. No ale cóż. Dobra, stąd przyszedłem, tu jest przejście. Dobra. Co się kryje w tym miejscu? Masz szczury giganty! Które na szczęście padły do jednego ciosu mieczem. Ciasto z łajna, czyli totalnie niewarte zbierania. Co dopiero uwagi. To chyba skrót? Tylko gdzie? A, tutaj! Super! Odstosunkuj się ode mnie, dobra? Daleko się trzymać. Jezu, ile ich tu jest! Żołem jak tytanitu. No i zmarnowałem, no zajebiście, zmarnowałem właśnie ostatnie użycie tego. Super! Nie mam właśnie, nie mam już jak używać zaklęć. To na szczęście miecz ma na tyle pierdolnięcia, że je odrzuca. Kolejna lutownica, zajebiście. Dobra, podleczmy się. Już nie wiem, czy trochę za wcześnie tego nie zrobiłem. Dobra. Tarza. Dobrze. Okej, udało się. Rękawiczki strażnika więziennego. Dobra, co jeszcze? Żar. Okej, kolejny. Kolejny, nie wiem, czy to jest on, czy ona. Ciężko mi poznać. Dobra, proszę to bardzo ładnie zdychać. No i co, jego zyskany estusik. Kolejny żar. Kolejne przejście, ciekawe. Tu jest kolejny. Albo kolejna. Dobra, dobra, strażnik to strażnik, nie? Niech będzie, że to jest on, nie ona. Dobra, kolejny jest to z mnie odzyskany. Tutaj niestety nie otworzę. Ciekawe, kurde, jak mogę otwierać te wszystkie kraty, które są zamknięte. No, kongrac! Miałeś jedną rzecz zrobić, gościu. Dobrze uniknąć. Nawet tego nie umiałeś wyczuć. Jakby co to tak? Weź tam teraz sam siebie. Dobra. Dobra, jego to się raczej nie da ogłuszyć. Ale na szczęście mieć na tyle pierdolnięcia, że go zabijam. No i żar mi wydropił. Super. A co, czegoś tu pilnował może? Nie, po prostu otwarłem sobie przejście do silniejszego przeciwnika. Super. No dobra. To tutaj póki co chyba tyle. No chyba, że to mogę jeszcze otworzyć. Okej, mogę. Bo mi dusze wpadły, tylko nie bardzo wiem za co. Na suficie nic nie widzę. Czemu to jest takie wielkie, kurde? O, pustynne popioły. Okej. Okej. A ten się teraz wydarł! Super! Może jak w From Software chciało się, jak chciałby się bawić w robienie horrorów, no to naprawdę mogą, bo to im naprawdę w tej lokacji nieźle wychodzi. Kolejny mimik. Ile mam tych talizmanów? Jeszcze dwa. No to jest ostatni, jaki mogę wykorzystać. Dwie łuski z tytanitu. Dobra. Dobra. 2000 dusz. No i to tyle. Okej, znowu te. I o dziwo mogę to otworzyć. Super. Dobra, nie ma tu żadnych upadków, widzę. Na szczęście. Ale też czegoś pilnują.
bezczeszczonego węgla! Proszę, proszę! Czy to jest ostatni węgiel w grze? Bo jeśli tak, to dzięki niemu będę mógł zdobyć trofeum jeszcze w tym odcinku. Za wszystkie sposoby zaklinania broni. Dobra, i tutaj... Tu stąd przyszedłem, okej. Dobra, czyli tu, tutaj nie szedłem, a tu mamy wejście na górę. Może skrót? Okej, mamy takie coś. Kamień smoczego korpusu. Przyda się coś, to znaczy teraz smog. A, dobra. Okej, czyli tu jest gest. Dobra, to jest to właśnie. A, czyli to jest szczyt arcysmoków! Dobra! Czyli dlatego nie kojarzyłem tego. Chciałem powiedzieć, że to może być ten, wiecie, ten azyl nieumarłych, ale on nie był taki duży. Czyli to jest szczyt arcysmoków, okej. Okay. I tutaj gościu właśnie pokazał gest, jaki jest potrzebny, żeby to aktywować. No ale gestu jeszcze nie mam niestety, więc... Nic z tym nie zrobię, ale mamy windę. Please, powiedz, że... Jest, jedzie do góry! Powiedz, że to jest do tego przejścia obok ogniska. O, czekaj. Odeją! Ej, zajebisty cud właśnie zdobyłem. Klinga błyskawic. Okej. Okay. To niech już zjeżdża sobie powoli na dół. Dobra, zobaczmy, co tu miałem. Pierścień jakiś padł nowy i to jest ten. Zmniejsza użycie punktów skupienia na czary, ale obniża punkty zdrowia. No, podziękuję. Ale o ile by w sumie obniżył? O, drastycznie by obniżył. Okej, okay, pierścień korony zmierzchu. Pierścień koronny o barwie liścia podarowany księżniczce Ulasil, starodawnej krainy złotego czarodziejstwa. Ulasil to ziemia obiecana zaginionych zaklęć, których zaciekłymi badaczami są pustynni uczeni. Ten koronny pierścień jest rzadkim artefaktem i spadkiem wielkich magicznych rodów. Czyli to jest pierścień Dusk. Good to know. Dobra, kolejny trup. Duża dusza zaginionego żołnierza. Okej, okay, jestem tutaj. Dobra, może być. Jak dla mnie może być. Dobra. Jeszcze zjedźmy sobie na dół. Bo do tego miejsca jakoś w miarę szybko się jeszcze cofnę, nie? Dzięki temu skutowi. To kurde, jak mam się wrócić do tego miejsca, gdzie był ten? Gdzie był... ten. Gdzie był ten olbrzym? Gdzieś muszę spaść, co? No idea, tak szczerze mówiąc. Okej. Okay. O, ty tu coś jeszcze jest, no to minął. Set alwy cały. Nieźle. Dobra. Tu już wszystko pootwierałem, co mogłem, na ten moment. Ale jeszcze nie będziemy szli dalej. W sensie, jak mogę rozpalić sobie dalej w tej zbezczeszczonej stolicy jakieś ognisko, no to z chęcią to zrobię, bo to już też jest jakiś swego rodzaju skrót. I zobaczmy, tutaj jakiś przedmiot jest. To się aż proszę, coś mi teraz zaskoczyło z góry, nie? Duża dusza zmęczonego wojownika, ale na szczęście tak się nie dzieje. O, zajebiście, widzę gargulca. To co, będzie walka? Zbezczeszczona stolica, okej. Okay. Przed tobą anioł. O, dzięki! No super! A nie mógłbyś się dać siana? Proszę! A, jakoś fajnie go siebie też tym. Czekiem? Jeszcze raz! Okej, okay, padł. Co zostawił? Swoją płomienną włócznię. Dobra, jak będę miał chwilę spokoju, ale przy ognisku... Jest ognisko! Widzę już tam! Jest! Tylko błagam, dajcie mi do niego dojść. Dobra, teraz żeby nie spaść gdzieś w jakiś durny sposób. Dobra, moment. Tutaj schodzę na dół... Ale nie chcę na dół, ja chcę do ogniska! Jakiś do ogniska! To jakaś, jakaś niewidzialna drabina albo coś? Tutaj jakby zeskok z góry, no ale nie, no raczej nie. Tutaj jakoś przejście? Nie, tutaj jak znajdę się zabije. Tutaj też nie.
No come on, tak blisko i tak daleko zarazem. Dobra, zejdę po drabinie jak człowiek. Nie widzę wejścia na górę. Nie! Jest! Dobra, cofam to, jest! Jest wejście, jest drabina. Dobra, dawaj mi tę drabinę, już! Już do ogniska, czym prędzej, bo jakbym teraz miał zginąć, to bym sobie tak pluł w ryj, nie? Okej. Dobra, mamy ognicho. Rozciągnięcie gest i fragment kości nieumarłego. Ej! Ej, tu nie jest Gilligan? Ten handlarz drabin, kurde? Z dwójki? Tak mi się wydaje. Okej, mamy kolejny gest. Mamy kolejny fragment kości. Z chęcią go spalę, żeby Estus działał jeszcze lepiej. Aż co odpocznę. Bo zasłużyłem. I teraz możemy nadrobić checkpointa. A, i ogarnąłem, że muszę być właśnie w tym. Że muszę dojść do zbezczeszczonej stolicy, żeby progresować wątek Leonharda. Więc jeszcze moglibyśmy na upartego ten wątek teraz dokończyć. I chyba to zrobimy. Ale najpierw kolejno bronia. Murakumo. Przeklęty wielki miecz Alwy, poszukiwacza odrzuconych, wykuty specjalnie dla niego w jednej ze wschodnich krain. Ten ostry, lecz ciężki oręż wymaga do użycia wielkiej siły i zręczności. Poszukiwaniom odrzuconych nie było końca, więc wędrowny rycerz ostatecznie przyuczył się walki zaprawdę zdeformowaną bronią. I ścieknięcie z obrotu to znamy. Kilof. Urządzenie, chyba narzędzie, którym górnik ma przekopywać ziemię, a nie dziurawić wrogów. Ale i tak to narzędzie, któremu kiedyś ulegały duże głazy, z łatwością przebijać słabsze pancerze. I ożywienie, to jest chyba nowe. Dzięki czystej sile woli tymczasowo zwiększa tempo odnawiania się energii, a może dzieje się tak dzięki pracowitości duszy dawnego właściciela. Who knows. Płomienna włócznia gargulca. Kamienna włócznia z pochodnią noszona przez gargulce ze zbezczeszczonej stolicy. Zbezczeszczony płomień, który nie gaśnie nigdy. Okej, tu powinno być na odwrót. Który nigdy nie gaśnie. Daje tej broni moc ognia. I rozpalona szarża. Czyli szarża, tylko dodatkowo jeszcze zapalamy wroga. Tutaj długa włócznia, to nie było. To też było wszystko. Dobra. Czyli tak, jedna luto. W sumie dobra, jak już tak jestem przy ognisku. Okej, czyli gargulec się jeszcze odnawia. Super. Czy odnawia? Respawnuje. Dobra, skrzynia na dobytek. I zobaczmy. Jeszcze tutaj! Ta wielka magiczna tarcza i ta broń. Wielka magiczna tarcza. Zaklęcie będące ulepszoną wersją magicznej tarczy. Wzmacnia potężną magię tarczy w lewej ręce. Tego czaru uczyć się wolno tylko wykonującym zadania specjalne szermierzom magom. Czasowo wzmacnia nawet najmniejsze tarcze mocą typową dla wielkich tarcz. Ej, zajebista rzecz. Chyba to w dwójce dość często wykorzystywałem na konsoli, bo się przydawało. Klinga błyskawic. Cud przypisywany pewnemu rycerzowi, zabójcy smoków z epoki bogów, czyli pewnie Ornsteinowi albo bezimiennemu królowi. Wzmacnia broń w prawie ręce energią błyskawic. Rzadko się dziś spotyka opowieści o zabójcach smoków, a te powtarzane są już tylko strzępkami znanymi w odległych zakamarkach świata. To sobie możemy zostawić. To jest spoko. To w sumie też, ale ten miecz dusz i strzały bym sobie schował. Szpieg. Szpieg mi się przydaje, jak chcę właśnie obrażenia do upadku zniwelować. Jedyny ból jest taki, że gdybym pociągnął troszkę, że gdybym właśnie odpuścił sobie dołączanie do tego, do przymierza Rosarii, tak wcześniej, to bym dostał za darmo od Ciri's pierścień kota, który jest zajebisty, jeśli chodzi o... Znaczy, który daje mi właśnie połowę efektu tego szpiega, nie? Dobra, nie. I Rytyl, tylko katedra do sypialni. I teraz tutaj powinno być to całe czarne oczko, które powinno prowadzić mnie do Anor Londo. Oho, i jest, widać różnicę. Okej, dziwo, dalej mogę z nią rozmawiać. Zresztą nie wiem jak. Czarna kula oka. No, niby czarna, bardziej szara, nie? Zobaczmy. Powinno być w użytkowych. Dokładnie. Zaatakuj świat mordercy Rosarii. Mistyczna, pozostawiona na ciele Rosarii kula. Miej wiarę, że gdyby ktoś zaatakował świat tego, kto ją zamordował i zwyciężył, mógłby odzyskać jej duszę. Czarne oko jest dowodem zemsty. Wydaje się jednak spokojne, gdy spogląda w stronę Irytylu. Okej, okay, no niby z strony Irytylu, no ale Anor Londo jest też w Irytylu, prawda?
Więc dobra. I Rytyl. I właśnie Anor Londo. Tylko od razu się przeniesiemy do Aldricha. Bo to powinno być albo na, bezpośrednio obok, albo na tej. Albo właśnie tam na górze. W pokoju Guinevere. Ale też tego powinna być specjalna informacja, więc lesson robimy. A Boże, właśnie ciągle duszę Aldricha i opisu jego popiołów nie sprawdziłem. No, ale to za chwilkę nadrobimy. Mam nadzieję. Dobra, i zobaczmy, czy tutaj się faktycznie zacznie to oczko coś tagować. Tak, czujesz jak czarna kula oka drży. No to... W sumie dobra, jak już jestem tutaj, to najpierw zobaczmy właśnie jeszcze to. Zbezczeszczony węgiel umożliwia zaklinanie broni mroku krwawej i pustej. Węgiel używany do zaklinania broni pozostałości płomienia, który spłonął w zbezczeszczonej stolicy zamknięty w lodowej czaszce. I dalej już jest to, co czytałem przed chwilą. Jeszcze są pustynne popioły. Popioły, cieniste popioły manga, który badał złote czary z dawno zapomnianej krainy, czyli z Ulasil. Zapewne. Nazywano ich pustynnymi uczonymi, niektórzy zaś jak głupcy naśladują ich zakładając po prostu żółte szaty. Okej. Okay. I popioły władcy. Jezu, jak to wygląda. Popioły władcy pozostawione przez Aldricha, pożeracza bogów. Jeśli władcy sami nie wrócą na trony, niech powrócą jako popioły. Aldrich został władcą dzięki pożeraniu ludzi, lecz pozycja ta rozczarowała go, zaczął więc zamiast tego pożerać bogów. Okej. Okay. Kuli. Tak, zaatakuj świat zabójcy. Okej, okay, jak rozumiem, pewnie będę mieć 4 Estusy, a nie 8. Well, dokładnie. Well, never expected to see you here. Couldn't resist her any longer in all her festering glory. And now you want to ravage her soul as well. I sowed the seeds, I'll prune this. I, Leonard, swear so upon my vows to the goddess. No one will despoil her soul. Certainly no beast wrapped in human skin. Coś jakiś paranoikiem kurde zrobił? Isn't flesh enough for a sick beast? Ale stary, po co mi... Po co miałbym chcieć jej duszy? Blessed Rosaria. Okej, obowiązek spełniony. Ale on teraz jakiś paranoik kurde gadał. Jak mam być szczery. Dusza Rosarii, miecz sierpu księżyca i srebrna maska. Zobaczmy. Ulepszona. Ulubiona broń Leonharda Serdecznego Palca, rodzaj szotelu nasyconego magiczną mocą księżyca. Leonhard odziedziczył tę broń po tym, jak przetrwał swą podróż w poszukiwaniu odrodzenia, postanawiając zostać jedynym z rycerzy bogini. Jednym. I ostrze półksiężyca. Przyjmujesz otwartą postawę i wystrzeliwujesz sierpowate ostrze. No to on to robił w trakcie walki. To widziałem. Czapeczka jeszcze od niego była. O, czapeczka z maską. Srebrna maska Leonharda Serdecznego Palca. Leonhard doznał za młodu poparzeń całego ciała. Ucierpiała zwłaszcza jego twarz, którą począł więc ukrywać pod tą maską. Zrezygnował jednak z zaleczenia swoich blizn, nawet po zostaniu palcem Rosarii. A no właśnie, bo ona mogła go ten uzdrowić. Jeszcze jest ten set Alwy. Dobra, czy tutaj się coś zmienia? Nie, dobra, czyli... Zbroja jako całość. Stalowa zbroja Alwy poszukiwacza odrzuconych pozbawiona zbędnych części dla zmniejszenia wagi. Turbadurzy do dziś powtarzają w pieśniach historię podróży rycerza Alwy. Nie brakuje w nich wszelakich świętych i grzeszników, a kończą się one, zgodnie z tradycją, tragicznie. Alwa chyba po raz pierwszy pojawił się w pierwszej części, tak mi się wydaje. Czy może w pierwszej, właśnie w drugiej. Gdzie mogliśmy też zdobyć jego set, ale tam się pojawił bardziej jako... Książę zakochany w jakiejś czarownicy. Z tego co kojarzę. Ciekawe.
Dobra, cofnijmy się teraz może... Otrzymujesz... A właśnie, bo to jeszcze też o tym zapomniałem. Otrzymujesz smoczy korpus i smoczy ryk. Kamień przesycony mocą wiecznych smoków, wykorzystywany w tajnym rytuale wyznawców smoka. Zdobywasz smoczy korpus i ryczysz niczym smok. Przemiana ta utrzymuje się aż do śmierci. Okej, czyli to samo co było w dwójce. Już od czasów starożytnych smocza wiara stanowi ścieżkę wojowników, którzy rzekomo ujrzeli podczas swoich medytacji szczyt arcysmoków. Zdarza się, że słyszą nawet w oddali dźwięk wielkiego dzwonu znajdującego się na górze. Okej. Czy ja, kurde, chcę to teraz użyć? No, chyba nie, ale może jak będziemy po samym szczycie chodzili, to warto by było to wykorzystać. Dusza Rosarii. Dusza Rosarii, Matki Odrodzonych, wykradziona przez Leonharda środkowego palca. A nie serdecznego? Odnieść ją do jej martwego ciała, a przywrócisz jej życie. Jakby nigdy nic złego się nie stało. A, właśnie, ale jako iż to jest dusza, to pewnie mogę z niej coś transpozytować. Zobaczmy to od razu. Tylko wiadomo, najpierw muszę jeszcze pomnożyć. Dobra, dusze rozmnożone. Jak już jesteśmy, to od razu spalmy fragment kości nieumarłego. No, ładnie się pali. Patrzcie już, kurde. Prawie całość obejmuje. Ciekawe, jaki jest maksymalny poziom tego ogniska. Dobra, podróżować nie chcę. Jeszcze. Dobra, to najpierw oddajmy popiół, bo to jest najbliżej. Daję popiół. Dobra, tutaj ciągle to samo. I co nowego wpadło? Odłamek tytanitu miała. Dużego odłamka nie miała. Tutaj to już było. Też było, też było. O! A to skąd się tu wzięło? Z tego popiołu, czy przez to, że pokonałem Aldricha? Ciekawe. Tutaj szaty Leonharda, bo go zabiliśmy, więc możemy sobie wykupić cały secik. Płaszcz pustyni, to chyba doszło. Okej, to tyle. Tak mi się wydaje, z tego właśnie. No kurde, wygląda to dziwnie po tym, jak się widziało ten set. No w dość o wiele większych gabarytach, no ale... No teraz będziemy się w tym bujali, bo jest lepszy. I, kurde, obciążenie jest minimalnie na tym, żeby było za duże, nie? A zobaczmy... Okej, okay, to samo. Więc czytam jako całość. Groteskowa zbroja należąca do Smauga, ostatniego rycerza broniącego zniszczonej katedry, zapewnia niesamowitą ochronę i mogą jej używać również ludzie, choć nie bez ogromnego wysiłku. Okej, okay. Teraz tak. Szata Leonharda, czy tutaj... Nie, tu chyba jest wszystko to samo, jak tak patrzę, dokładnie. Więc jako całość. Szaty Leonharda, przyodziewek Leonharda serdecznego palca. Oj, patrzcie, tam środkowy, tu serdeczny. To chyba tłumacze trochę się pogubili przy pisaniu. Leonhard pochodził z rodziny królewskiej, w czym zwykło się upatrywać źródeł jego uzdolnień, zarówno czarodziejskich, jak i szermierczych. I rzeczywiście, wyświechtany strój jest wyszywany złotą nicią, co zdradza jego przeznaczenie jako wojskowego munduru dla szlachcica. Set pustyni, czy to się różni? No jak tak patrzę, to nie bardzo, więc dobra. Żółtawe szaty zakrywające kolekcję mosiężnych... Żółtawe szaty pustyni. Pustynne stroje są charakterystyczne dla badaczy zaginionych czarodziejskich sztuk, a liczba talizmanów oznacza odnoszone przez nich sukcesy. Wśród tych uczonych jest to powód do dumy, nawet jeśli dla innych to tyle tylko byle ozdoba. No dobra. Kurde, teraz szkoda, że nie wiem, gdzie jest młot, kurde, od Smauga. Bo aż byłoby teraz fajnie tak łazić w pełnym secie, razem z tym jego wielkim młotem. Tylko nie wiem, czy wtedy obciążenia bym trochę nie przekroczył. No ale mam pierścień Havla, to bym ewentualnie sobie to wymienił. Dobra, tutaj tylko sobie wrócę do Wojowników Słońca, bo już w tym przymierzu nie muszę być. Albo nie, inaczej. Dopóki nie skończymy questa, to będziemy w tym przymierzu. Ale quest też skończymy w miarę szybko, więc też nie będę miał tego długo. Dobra.
Dobra. Mówisz coś nowego? Nie, mówi ciągle to samo. Dobra, transpozycja. Okej, tutaj mam pierwsze, co mogę zrobić. Szczodre światło słońca stopniowo przywraca dużo punktów życia użytkownika i osobom w okolicy. Specjalny cud przekazany przez Krzyżniczkę Słońca. Cuda Guinevere, wielbionej zarówno jako matka, matki, jak i żony, spłynęły swego czasu na całe rzesze wojowników w potrzebie. Ten cud pojawia się chyba w każdej części Dark Souls, tak mi się wydaje. A to tyle! Serio? Tylko ten jeden cud mogę zrobić z tej duszy? No. Okej, okay. Teraz to jestem tak troszeczkę w szoku. Przecież w sumie, dobra, no fair enough, ona nie jest bossem, więc no wiadomo. Nie będzie tak od razu szło. Ale i tak dobrze mam dwie, bo jedną będę mógł... Jedną teraz jej oddam. Więc i tak wykorzystam obie. Sypianie Rosarii. Kurde, nie, muszę zobaczyć, gdzie jest ten młot, nie? Bo teraz ułożenie w tym całym secie to byłoby naprawdę zajebiste. Okej. Nie, tutaj, kurde. Chcę jej duszę zwrócić. Co muszę zrobić? Wejrzyj. A jest. Przywróć duszę Rosarii. Okej. Tak. I dusza wraca do swojego ciała. No i pięknie. Dobra, no to mamy zakończone. Tak więc możemy już oficjalnie z tego przymierza zrezygnować. No i co? Ja spróbuję się dowiedzieć, gdzie jest młot Smauga i jak się do niego dostać. No ale jednocześnie też posłuchamy sobie ostatniego dialogu od Andre, bo to jest ostatni węgiel, jaki pewnie możemy mu dać. Ładny. Daj węgiel zbezczeszczony. Where did you happen upon this coal? This is much too dark. I see the abyss in it. Yet a smith I remain. I won't turn down a request. But forget not. Your fight is for the flame and for your fellow kin, just like mine. A cursed fate this may be, but hope remains, does it not? No widać, że nie jest chyba zachwycony otrzymaniem tego, ale najważniejsze jest to, że go przyjął, więc dobrze. A nie, kurde, jeszcze ten wykwitny glejno mi zostaje. Ale kurde, dalej nie wiem, gdzie to zdobyć. No to dobra, no to jeszcze kolejne trzy, czyli mrok, krwawienie i pusty. No właśnie, i to jest na razie tyle. Chociaż czekaj, właśnie, bo jeszcze może to się może liczyć, więc właśnie tutaj też to użyję, ale tutaj wrócimy do tego mroku. No i tylko jeszcze wykwintnej broni nie mam na wyposażeniu. Gdzie mogę zdobyć wykwintny klejnot? Oh, hello, hand in one. Dobra. O, ten ma jeszcze jedną taką wodę. Co odzyskam? Spoko. Dobra, ten nic nowego chyba nie ma z tego, co widzę. Nie nawet go sprawdzałem, więc nie ma co aż tak sprawdzać. Ale dobra, jak już jestem, to wykupię sobie do fulla te bełty błyskawic. Goodbye. Dobra. No i okej. Teraz tak, tu jest Jorn, tu są stróże, tu jest Ludlew, czyli Adrich jest pewnie tutaj. No to został tylko jeszcze jeden władca pogorzelisk, czyli... Właśnie Lothric, nazwany tak samo jak kraina. Ale zanim do niego dojdziemy, to chyba trochę czasu jeszcze minie. Znaczy, w sumie wróć, właśnie nie, mam jeszcze dwóch. Tylko, że do Jorma dojdziemy pewnie, zanim dojdziemy tam, bo już jesteśmy w zbezczeszczonej stolicy, która z tego co kojarzę jest właśnie domem Jorma Giganta. Ale tak,
Dobra, ja tutaj może na razie... A patrzcie, w ogóle zbezczeszczona stolica to jest niby część lochów i rytylu. Ciekawe. Dobra, ja tu się jeszcze pokręcę. Spróbuję znaleźć jakieś dodatkowe przejścia. A nóż może odkryje akurat przejście właśnie do tego. Do tego miejsca. Chociaż dobra, nie, bo to jeszcze nie jest w 100% przeze mnie z wami przeeksplorowane, więc to na razie jeszcze odpuścimy. Tak więc ode mnie w tym materiale to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym, w którym to właśnie będziemy szukali sobie przejścia do tego giganta tam na dole i tych przedmiotów. Być może też do skrótu tutaj obok. Ale spróbuję też się dowiedzieć, gdzie mogę znaleźć po pierwsze rzeczy, które umożliwią mi odblokowanie tych wszystkich tutaj krat, które nie są do odblokowania, tak, tylko nie mogę jeszcze podnieść. A po drugie, gdzie mogę znaleźć młot właśnie Smauga, żeby razem z tym młotem bujać się w pełnym tym secie Smauga. Tak więc ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!